Roman pisze, jak odkryjesz swoje negatywne wierzenie, to odczujesz ulgę, tak? Jak taką ulgę naprawdę ostatnio odczułem, gdy uświadomiłem sobie, że podlewam chwasty, zacząłem śpiewać wszystkie piosenki, jakie znam. I tutaj, Romanie, zauważyłem, to jest w ogóle częste, to jest częsty taki, może nie jest problem, ale to jest częsty powód niezrozumienia, polega na tym, że my mieszamy wiele rzeczy. Więc to, że słuchasz piosenki i że zauważyłeś, że podlewasz chwasty i przekierowałeś swoją uwagę na piosenki, na mantry, na cokolwiek innego, zająłeś swój umysł czymś innym, to nie ma żadnego związku z negatywnymi wierzeniami, bo ty zauważając, że jesteś negatywny, nie zidentyfikowałeś jeszcze wierzenia, tylko zauważyłeś, że oddajesz się, poświęcasz swoją uwagę, skupiasz się na chwastach, na negatywnych aspektach jakiegoś tematu, jakiejś osoby i postanowiłeś w tej sekundzie to przerwać i przekierować swoją uwagę na coś innego. I właśnie na tym polega. Na tym polega tak naprawdę wyciszenie, bo my ten rozbiegany umysł, który gdzieś tam sam siebie napędza w tych negatywnych myślach, my to zauważamy, w sensie zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili jesteśmy rozpędzeni negatywnie i świadomie to przerywamy, skupiając swoją uwagę na czymś na tyle neutralnym, ale na czymś na tyle zajmującym swój umysł, że jak ja się temu poświęcam, to ja nie mogę myśleć negatywnie. Bo bardzo trudno, nie jest to niemożliwe, ale trudno na początku jest przekrywać swoją uwagę z czegoś absolutnie negatywnego na coś absolutnie pozytywne. Taki czas przyjdzie, gdzie to absolutnie negatywne w ogóle się nie będzie pojawiało w swoich myślach. Ale jak na razie jesteśmy negatywni i zauważamy to, to przekrywanie swojej uwagi na coś, co absorbuje nasz umysł, ergo nie ma on możliwości wolnych, przerwowych mocy, żeby negatywnie myśleć, to tak się podnosi wibracje. To jest proces podnoszenia wibracji, ale to nie jest proces identyfikacji wierzeń. Wierzenie to jest coś, co ty uznajesz za prawdę, identyfikując to wierzenie, oczywiście ta swoja prawda ci nie służy, ona jest dla ciebie negatywna, ergo odczuwasz negatywne uczucie, bo to uczucie ci mówi, gdzie ewentualnie jest wierzenie. Identyfikując to wierzenie, odczujesz ulgę, bo naprawdę zrozumiesz, dlaczego czujesz się tak, a nie inaczej. Więc wierzenie ma zawsze związek z uczuciem. Jak nie ma uczucia, to nie ma wierzenia. Dlatego w tym pytaniu dlaczego, jest dlaczego ty się tak czujesz, dlaczego to jest problem. I tutaj nie jest kwestia skupienia się na podawaniu chwastów, tylko na szukaniu negatywnych wierzeń, które są podstawą tych programów, nawyków, które wszyscy mamy. Więc mam nadzieję, że tą różnicę rozpisałem, rozkminiłem. Super. Beatrice pyta, zajrzeć, ale mi się nie uda. Okej, okay. Beatrice, napisz do mnie na WhatsAppie, ja ci pomogę. Pomogę ci. Super. Kolejne pytanie jest od Hani. Hania w ogóle pisała taką wiadomość długą, że może ją czytam w całości. To jest takie pytanie, które streszcza w ogóle pytanie, ale chodzi to naprawdę o miłość. I może je odczytam, bo tam też jest dużo jakby, bo to tak naprawdę taki mały esej, ale odczytam to, bo tam dużo się pojawia wątków. No dobra, mam pytanie. Czy istnieją na tym świecie, czy istnieje coś, prawdziwa miłość? Czy zamanifestuje się pod warunkiem, że w nią uwierzę? Czy to w ogóle nie ma sensu, wiara w miłość? A już w ogóle bezinteresowną miłość ze strony mężczyzn, przecież oni tylko chcą seksu. Więc, czy to tylko wymysł filmów z Hollywood, że żyli długo i szczęśliwie? Bo w rzeczywistości widzę, związki są szczęśliwe i służą tylko przez jakiś czas. Relacje są tylko jakby lekcją, którą musimy przerobić, a potem dalej iść w każdą swoją stronę. Lepiej się rozstać, niż trwać dalej na siłę ze sobą dla idei, bądź dla dobra dzieci w cudzysłowie, bo tak trzeba. Więc jaki sens ma w ogóle ślub i życie w małżeństwie? Po co to komu? Czy przebudzone osoby żyją w małżeństwie? Ma to dla nich jakiś sens? A może tylko dla mnie
A tylko dla mnie nie ma, bo mój mąż w ogóle się nie interesuje tym tematem. Jak tylko wymówię słowo energia lub wibracja, to patrzy na mnie jak na wariatkę. No i jestem 15 lat w małżeństwie, dwoje dzieci i mimo to ciągle nie tracę nadziei, że jeszcze ta prawdziwa miłość przyjdzie, ale myśląc tak, to każdy dzień jest trochę rozczarowaniem jednak, bo ta miłość nie przychodzi. Więc wracając do początku, czy ma sens wiara w prawdziwą miłość na tej materialnej planecie? Czy prawdziwa miłość istnieje? Czy lepiej mi będzie przestać wierzyć i im szybciej zapomnę, tym lepiej dla mnie? Tylko nie mów, że przestań myśleć i zajmij się czymś, bo zajmuję, ale ten temat ciągle wraca. Jak żyć tu i teraz w tym bezlitosnym świecie i cieszyć się z małych rzeczy mimo bólu serca? Próbuję z całych sił, żyję z tym bólem, rozczarowaniem, zazdroszczę innym, którzy nie mają takich potrzeb, problemów i nie zastanawiają się nad tym, czy miłość istnieje. Ani. Tutaj jest mnóstwo wątków do rozpakowania i być może do wiadomości wrócimy na naszym spotkaniu online, nawet jak ciebie nie będzie, bo to jest fascynujący temat i pewnie w wielu osobach w tej chwili uruchamia dużo pytań. Natomiast na pewno wszyscy się zgodzą z tym, że wydźwięk tego, że w tym wiadomości jest frustracja, że jest taki wydźwięk negatywny, że tam po prostu jest frustracja, a frustracja polega na tym, to jest takie uczucie ciągłego rozczarowania. Czyli ja się rozczarowuję, ta frustracja rośnie. I teraz tak. Czy warto? Haniu, ja ci powiem, czy warto, czy nie warto, jest kompletnie pytanie w ogóle jest nieistotne, bo jak ty masz pragnienie, to ty masz pragnienie. To, że ty ten ból odczuwasz, z braku tego pragnienia, to ty nie możesz przekonać siebie jutro, że ty nie potrzebujesz miłości, że ty jej nie chcesz i w ogóle, że ona nie istnieje. Bo twoje pragnienie, jak ono jest prawdziwe, a jak czuwasz ból, to ono jest prawdziwe, bo widzicie, jak my mamy jakąś fantazję, która się nie spełnia, to ona się nie spełnia i tyle. Jak odczuwamy, jak cierpimy z powodu braku manifestacji naszych prawdziwych pragnień, to cierpienie też poniekąd udowadnia prawdziwość naszych pragnień. Więc jak ty czegoś pragniesz, to czegoś pragniesz. Nie możesz przestać pragnąć, bo przekonasz się, że tak jest bezpieczniej, czy łatwiej, czy lepiej, bo to się nie da. Więc musimy rozpakować parę rzeczy. Przede wszystkim jest tutaj mnóstwo wierzeń w tej wiadomości, które są negatywne. I jest to bardzo istotne, bo my doświadczamy tylko i wyłącznie naszych wierzeń. Więc jak ty wierzysz na przykład, że mężczyźni są tylko seksu, to takich mężczyzn spotykasz. Bo ty nie możesz spotkać mężczyzn, którzy chcą więcej niż tylko seksu. Tacy na pewno istnieją, bo tobie wierzenie nie pozwala. Bo oni są na innej wibracji, niż ty jesteś na wibracji w temacie związku i mężczyzn. Więc warto się z tym wierzeniem uporać, bo ono jest nieprawdziwe. Ono jest nieprawdziwe, ale dopóki w nie wierzysz, ono dla ciebie jest prawdziwe. Jak dla ciebie jest prawdziwe, to ty nie możesz doświadczyć czegoś innego. Drugi wątek. Czy te związki są fajne na początku? Jak najbardziej. Związki są fajne na początku, bo my na początku się przyciągamy. My spotykając dwie osoby, spotykające się w tym samym miejscu i czasie, są w tym samym temacie, są wibracyjnie na tym samym miejscu. Więc one się przyciągają. I oczywiście, mówię to już kilka razy, że człowiek w kółko ewoluuje. Ewolucja nie ma hamulca. Da się jej zatrzymać, więc my w kółko się rozwijamy. I ten rozwój jest szybszy, jest wolniejszy, jest w lewo, jest w prawo i dopóki te dwie osoby się rozwijają w tym samym kierunku, w miarę w tym samym tempie, wszystko jest okej. Jak się nie rozwijają, to między nimi powstaje przepaść. I teraz tak naprawdę wracamy do tego, że ta przepaść generalnie staje się czasem problemem. Tylko to, że jest przepaść, tak naprawdę nie jest o tyle problemem, bo jak ty się rozwijasz, to widzisz, bo tu nie chodzi o to, że się rozwijasz dla kogoś, czy jak ty się rozwijasz i twoje potrzeby się zmieniają, to oczywiście ty, będąc szczera w tych swoich potrzebach ze swoim partnerem, to na pewno zależy tylko od niego, czy on chce, nie wiem, wejść wyżej i je zaspokoić, czy go to w ogóle nie interesuje, a jak go to w ogóle nie interesuje, to ty nie możesz nic z tym zrobić. My naprawdę nie możemy, nie mamy żadnej mocy nad tą drugą osobą. Nie możemy nikogo do niczego zmusić, nie możemy nikogo przymusić, nie możemy. Możemy ewentualnie jakieś poczucie winy, jakąś manipulacją, jakieś poczucie winy z kimś zbudzić, ale to nie będzie prawdziwe, bo my naprawdę chcemy być w związku z kimś, kto chce być z nami w związku, a nie kto jest zmuszony. Więc żeby to odróżnić, dwa, ja bym nigdy nie tkwił w tym związku, w którym ja wiem, że on już się skończył, ja nie mam w ogóle
ja nie mam w ogóle satysfakcji z tego związku, nie czuję się spełniony, nie czuję się kochany, nie czuję się w ogóle priorytetem. Jak ja coś mówię, ktoś patrzy na mnie jak na wariatkę, to już w ogóle dla mnie to już są ekstremalne sytuacje. I żeby było jasne, dopóki ty nie wyjdziesz, może inaczej, słowo wyjdziesz, dopóki ty nie zwolnisz tej swojej związkowej przestrzeni, nikt nowy się nie pojawia. Dlatego, że widzisz, te wierzenia, które ty masz na temat związku tego, którego są, te rozterki, czy to małżeństwo, czy to jest ślub, czy to jest na zawsze, czy ja muszę, czy ja ten, to wszystko trzyma cię w tym miejscu, w tym związku. Natomiast powiem ci jedno, nigdy, nawet jak, nie wiem, przekonasz siebie, na pół roku może to będzie działało, bo człowiek się w skazie może przekonać, ale tak naprawdę twoje pragnienie doświadczenia prawdziwej miłości, ty nie możesz go zignorować. Bo sama pisze, że złożona cię woła długo, długo, zawsze cię woła i przez to cierpisz, że go nie masz, bo cię woła i niecierpliwisz się, bo tak długo czekasz. Dlatego, Haniu, ja bym polecał spotkanie online albo konsultację, bo tam jest dużo wątków do rozpakowania. Natomiast, kochani, to jest bardzo istotne, żeby to naprawdę zrozumieć, bo to jest chyba, tak naprawdę to jest jedyne zdanie, które naprawdę wszystko tłumaczy. Absolutnie wszystko. Zapomnijmy tam o manifestacjach, prawach przyciągania i tak dalej, bo to wszystko są ciekawe tematy, ale fundamentalnie my doświadczamy tylko i wyłącznie naszych wierzeń. Koniec, kropka. To nie myśli kreują rzeczywistość, tylko wierzenia kreują rzeczywistość. To nie pragnienia, tylko wierzenia. Bo ja mogę pragnąć, ja mogę nawet nie wiem, że pragnę czegoś. Dopóki ja wierzę, że to jest możliwe czy nie, to jest istotne. Nie ma nie afirmacje, nie wizualizacje, wierzenia. To wierzenia, bo wierzenia tak naprawdę decydują, gdzie ty jesteś wibracyjnie w danym temacie. I nie możesz, nie wiem, wierzyć, że świat jest w ogóle bez sensu, wszystko jest negatywne, ludzie są straszni i spotykać uśmiechniętych ludzi, którzy są przeciwieństwem tego, co ty wierzysz. To jest niemożliwe. Niemożliwe jest dlatego, że w prawie przyciągania, do którego nie ma wyjątku, i drugim takim, jakby drugą stroną medalu tego jest prawo odpychania, wszechświat, w ogóle wszystko w tym świecie, fizycznym, niefizycznym, samoorganizuje się wibracyjnie. Dlatego rozmowa o wibracji może jest techniczna, może w ogóle jest nieistotna tak naprawdę, bo można mówić tylko o emocji, bo to emocja i wibracja są praktycznie to same. W sensie emocja jest manifestacją wibracji. Nie możemy mówić o emocji, ale to się wszystko samoorganizuje. Jak to się samoorganizuje, to ty naprawdę nie możesz doświadczyć czegoś, nie wiem, ty nie możesz doświadczyć czegoś, które jest tutaj, jak ty jesteś tutaj, czy w drugą stronę. To jest niemożliwe. I to jest nawet fundament fundamentu. My doświadczamy własnych wierzeń,